Siemanko. Jest naprawdę zajebisty. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Koktajl TV. Dzisiaj na warsztat weźmiemy żubrówkę z trawą żubrówki wonnej, na bazie której przygotujemy najpopularniejszy koktajl na bazie żubrówki, czyli szarlotkę. Zaczynamy. Szklankę uzupełnimy lodem. Następnie do środka dodamy 40 ml żubrówki, 1 całość uzupełniamy sokiem jabłkowym. Ja wybrałem sok z tłoczonych jabłek, ponieważ jest to mój ulubiony i idealnie będzie się komponował w koktajlu. Całość mieszamy. No i dekoracja. Co będzie bardziej pasowało do żubrówki soku jabłkowego niż jabłko? Ja użyłem suszonego jabłka, w którym zrobiłem lekki otwór, przez który przekładam rurkę. A żeby nasz koktajl naprawdę smakował jak domowej roboty szarlotka, całość posypuję szczyptą cynamonu. Jak widzicie, koktajl jest naprawdę prosty w przygotowaniu. Potrzebujemy jedynie soku jabłkowego, żubrówki i szczypty cynamonu. Jest naprawdę orzeźwiający. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej przepisów, subskrybujcie kanał, śledźcie nas na Facebooku, Instagramie, wpisując hashtag Koktajl TV i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, które mam nadzieję w kolejnym tygodniu. Siemanko!